potężne dłonie macie. To przede wszystkim. Teraz wiem, czemu nie jestem piłkarzem ręcznym. Natomiast bez żartów cieszę się, że tylu kibiców przychodzi, bo nam zależy na oczywiście waszych dobrych występach, ale również, żeby to było wzbudzało zainteresowanie mieszkańców. Nie? Bo to taki element miejskiej promocji, aktywności. Wasza walka przykuwa uwagę mieszkańców. Często się identyfikują z tym, co robicie, nie tylko w postaci takich najtwardszych kibiców, ale tych takich, którzy nawet okazjonalnie oglądają. Widzą w tym taki swoje jakieś takie sukcesy, dobrze się z tym czują, stąd nawet jeżeli wyniki w zeszłym sezonie nie były w czołówce tabeli, to jednak wzbudzało to ogromne zainteresowanie i to jest efekt takiej już, powiedziałbym, wieloletniej pracy, chociaż to jest kilkuletnia, kilkunastoletnia praca, zbudowania takiego świetnego kapitału, warto o niego dalej dbać. Serdecznie witamy na spotkaniu w ratuszu, cieszymy się z nadchodzącego sezonu i myślę, że oddamy Wam głos. Z chęcią posłuchamy, co u Was słychać, jakie zmiany. Panie trenerze, jak będzie wyglądał ten tydzień tak naprawdę do startu ligowego sezonu? Tego czasu dużo nie zostało. Mocno się koncentrujemy na detalach, na obronie, ataku, na praktycznie na każdym jakby elemencie, na zgrywaniu jeszcze nowych zawodników, bo trochę do nas doszło tych zawodników. Teraz byliśmy ostatnio na turnieju w Brunei, gdzie graliśmy z drużyną z Czech, z Japonii. I też na końcu z Zabrzem, z którym myślę, że fajnie się pokazaliśmy do 40 minuty, gdzie było w okolicach remisu, a niestety w końcówce dużo sytuacji sam na sam przestrzelonych i na tym aspekcie musimy się mocno skoncentrować, bo to była nasza też pięta w zeszłym roku i te mecze, które przegrywaliśmy jedną bramką, no chcielibyśmy teraz zamienić, że to my będziemy wygrywali jedną bramką, więc szykujemy się, nie możemy się doczekać już rozpoczęcia sezonu. Oczywiście wszystkich w piątek zapraszamy na otwarcie, na prezentację całej drużyny. Wszystkie osoby z rodzinami, z dziećmi, będzie fajna zabawa, więc będzie dużo czasu, które spędzimy razem, a potem trzymajmy mocno kciuki za Gwardię. No nie mogę nie zapytać o tę młodą krew, jak ona się wkomponowuje w zespół, panie trenerze. No naprawdę młoda krew. Jak ostatnio obliczyliśmy, mamy średnio 23 lata w drużynie, więc ta średnia jest bardzo niska, ale chłopacy naprawdę ciężko pracują, nie narzekają. No jeszcze troszeczkę potrzebujemy zgrania i tempa, żeby wiedzieć, kiedy wystartować i kiedy sobie pomóc w obronie. Ale naprawdę to wygląda bardzo dobrze i obiecująco. Oczywiście boisko zweryfikuje i teraz pokaże, czy ta młodzież w tych momentach takich bardzo ważnych i ciężkich dla drużyny, czy da radę się przeciwstawić, ale myślę, że tutaj mamy naprawdę świetną atmosferę w drużynie i ciężko pracujemy, żeby potem zbierać laury. No i wśród tej młodej krwi, o której mówił trener Jurecki, mamy Opolanina. No to przedstaw nam się teraz w tej dorosłej drużynie. Witam, dzień dobry, Jakub Luksa z tej strony. Tak, jestem wychowankiem Gwardii Opole. Cieszę się, że mogłem dołączyć do seniorskiej drużyny. No i mogę obiecać, że będę dał z siebie wszystko i zostawiał krew, pot i łzy na parkiecie. To oczywiście zawsze te hasła towarzyszą zawodnikom, to wiadomo. Natomiast powiedz, skąd piłka ręczna? Ile już lat ta trwa przygoda? No i co robiłeś w tych ostatnich sezonach? No i w piłkę ręczną gram już od 7 lat. Skończyłem Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Kielcach. No i udało mi się trafić z powrotem do Opola, do seniorskiej drużyny. Jest to, nie powiem, jakieś osiągnięcie celu i spełnienie jakichś tam młodzieńczych marzeń, żeby zagrać z chłopakami w Superlidze. Trener Jurecki to jest no, jednak takie duże wyzwanie, kiedy ma się go co poza linią boczną. Jak ty jako taki młody człowiek oceniasz pracę ze swoim trenerem? No i gdzie będziemy cię widzieć na boisku? W którym miejscu? Ja z trenerem Jureckim bardzo dobrze się dogaduję. Naprawdę dostaję od niego ogromne wsparcie i cieszę się z naszej współpracy. Ja gram na pozycji lewego rozegrania i dosyć często też w obronie, także tam będzie można mnie zobaczyć. Nie śpisz tak po nocach, myśląc o tym, jak to będzie na początku sezonu? No jest to kolejny etap, że tak powiem, mojego rozwoju. Jestem pozytywnie nastawiony. Wiadomo, że początki zawsze bywają ciężkie, ale liczę na wsparcie drużyny i trenera i mam nadzieję, że sobie poradzę w tym czasie.